Czwartoligowe rozgrywki przyspieszają. Raptem 4 dni dzieliły starcie piłkarzy Ruchu Radzionków ze Szczakowianką i AKS-em Mikołów. Po sobotnim zwycięstwie w Jaworznie w środę Cidry chciały wrócić do budowania swojej twierdzy w Radzionkowie i sięgnąć po komplet punktów w starciu z broniącymi utrzymania Mikołowianami. Trener Marcin Dziewulski wciąż nie miał zbyt wielkiego komfortu przy ustalaniu wyjściowego składu. Do gry po pauzie za kartki wrócił co prawda Kamil Banaś, a między słupkami znów stanął Rafał Strzelczyk. Względy zdrowotne wykluczały za to z zawodów Michała Szromka, Szymona Siwego, zaś inny młodzieżowiec Szymon Turczyn odpoczywał z powodu nadmiaru kartek. Wciąż niegotowi do gry od pierwszych minut byli pozostający w rezerwie Marcin Trzcionka i Kamil Kopeć. Oba zespoły długo miały problem ze skonstruowaniem naprawdę groźnej akcji, która mogłaby pozwolić na otwarcie wyniku. Długo królowały wrzutki z bocznych stref boiska i nieudane uderzenia z dalszych odległości. Ruch mógł wyjść na prowadzenie w 15 minucie. Gospodarze mieli wówczas rzut rożny po dośrodkowaniu. Na krótszym słupku znalazł się Tomasz Harmata. Po jego główce futbolówka uderzyła jednak tylko w boczną siatkę bramki AKS-u. Kiedy wydawało się, że pierwsza niezbyt emocjonująca połowa zakończy się bezbramkowym remisem, Radzionkowianie dostali rzut karny. Szymon Cichecki wpadł w pole karne. Po podaniu Otaminę Budigi został sfaulowany przez Michała Staszowskiego, a jedenastkę na gola pewnym uderzeniem zamienił Robert Wojsyk. Dla Wojsyka to już drugie trafienie w lidze z rzędu. Pomógł mu tym razem nieco Michał Staszowski, były piłkarz Cidrów, który nie znalazł sposobu na to, by przepisowo powstrzymać będącego w coraz wyższej formie Szymon na Cicheckiego. A zatem goście po golu straconym do szatni po przerwie musieli ruszyć do odrabiania strat. 51. minuta. Bartosz Waśkiewicz uderza z linii pola karnego, ale piłka w dość znacznej odległości mija spojenie słupka z poprzeczką bramki Ruchu. 4 minuty później piłka znowu pod nogami Mikołowian. Tym razem lewą nogą uderza Georgi Culeskiri prosto w Rafała Strzelczyka. W 65. minucie wreszcie zaatakowali Radzionkowianie. Budiga podał do Andrzeja Piecucha. Piecuch uderzył prawą nogą i wcale nie pomylił się tak mocno. W międzyczasie nad Radzionkowem rozpętała się potężna ulewa, która nie pomagała ani jednym, ani drugim, ale goście szukali sposobu na to, by gonić Radzionkowian. To zablokowane uderzenie Mateusza Meissnera. Jeszcze poprawka Jacka Wójca ląduje daleko od bramki Rafała Strzelczyka. 73. minuta. Maciej Niesyto podał piłkę do Georgiego Culeskirego. Po jego strzale z tą mokrą piłką miał małe kłopoty Rafał Strzelczyk. Ostatecznie kończy się jednak tylko rzutem rożnym dla Mikołowian. I właśnie po tym kornerze goście mieli bodaj najlepszą w tym meczu okazję do wyrównania. Główkował z najbliższej odległości Mateusz Meissner, ale jakimś cudem nie trafił w światło bramki, a Ruch ciągle wygrywał różnicą jednego gola. A później podopieczni trenera Marcina Dziewulskiego sami wyprowadzili cios, po którym rywal nie mógł już się podnieść. Kacper Zalewski dostał piłkę po wrzucie z autu, zagrał w kierunku Szymona Cicheckiego, a ten wykorzystał swoją okazję, wygrywając pojedynek z bramkarzem AKS-u Mikołów i podwyższając prowadzenie gospodarki na 2-0. Dobre to zagranie od 17-letniego Zalewskiego, choć zmienił jeszcze tor lotu piłki Robert Wojsyk, zanim ta dotarła do Cicheckiego, i to Wojsykowi zapisujemy przy tym golu asystę, a pretensje właśnie o ten moment zagrania przez doświadczonego napastnika mieli Mikołowianie. Uważali, że w tej właśnie chwili Cichecki palił całą akcję i gol nie powinien zostać uznany. Arbiter pozostawał nieubłagany, Ruch wygrywał w tym momencie różnicą 2 goli i spokojnie dowiózł prowadzenie do końca meczu, choć w jednej z akcji o gola mógł jeszcze postarać się Kacper Zalewski, ale nie zdołał tą główką zaskoczyć bramkarza rywala. Ruch Radzionków wygrał z AKS-em Mikołów 2-0, odniósł drugie z rzędu zwycięstwo, jest na 4. miejscu w tabeli i z dorobkiem 43 punktów czeka na kolejne sobotnie, tym razem starcie z Unią Kosztowy. Rywal dzisiaj był bardzo mocny, był groźny. Stwarzał mocno mnóstwo sytuacji, stwarzał nam dużo problemów, mieliśmy dużo szczęścia i myślę, że sztuką jest z takiego przebiegu spotkania wywieźć na swoim terenie 3 punkty, strzelić 2 bramki, nie stracić bramki, to myślę, że to jest duża sztuka, aczkolwiek nie umieszając chłopakom naszym, zostawili bardzo dużo zdrowia, bardzo chcieli, byli bardzo zdeterminowani i mocno walczyli o to, żeby być skutecznym w tym wszystkim, dlatego mimo, że rywal był mocny, naprawdę był momentami może i nawet piłkarsko, wymieniając tą piłkę, groźniejszy, to my dzisiaj wygrywamy i odbieramy taką cenną lekcję, bo i z porażek, i ze zwycięstw wyciągamy lekcję i szanujemy mocno i doceniamy ten punkt. Nie był to wybitny mecz, aczkolwiek musimy spojrzeć na to, że no, po pierwsze no,
reakcja kolejna po porażce z Dramą, zwycięstwo ze Szczakowianką, jakby nie było dzisiaj zwycięstwo, zostawiono mnóstwo zdrowia z wewnętrznymi drobnymi problemami, gdzie dzisiaj musieliśmy na żywo reagować na dane sytuacje, które się zdarzyły. Adaptacja do tego nowego ustawienia i personaliów, to też potrzeba na troszkę czasu, nie zatrybiło się to tak jak chcieliśmy, ale docelowo kończymy mecz 3 punktami i myślę, że to jest cenne, bo jak mówię, zdrowie zostawione na boisku, ogromna determinacja, chęć bycia blisko siebie i chronienia naszej bramki sprawiła, że dzisiaj nie tracimy bramki, strzelamy 2 i myślę, że to jest sztuka i duże uznanie i szacunek dla naszych chłopaków. Myślę, że wszystkie drużyny mają podobne problemy. No, to jest kluczowy moment sezonu, gdzie i urazy, i jakieś choroby, i jakieś sytuacje losowe, gdzie zawodnicy wypadają. Te kadry w naszej lidze nie są zbyt szerokie, dlatego tutaj sztuką jest umieć tym żonglować, umieć to rotować tak, żeby drużyna na tym nie traciła, a żeby też jeszcze na boisku się pokazać z najlepszej strony, a najlepiej punktować. No, nam się w tym wszystkim dzisiaj to udało. Dobra lekcja, dobre doświadczenie i spróbujemy to mieć w tyle głowy, że ten mecz, żeby był takim cennym doświadczeniem, żebyśmy jak najwięcej z niego wyciągnęli i umieli to skorygować i przygotować się do następnych meczów.